Cześć, witajcie. Dzisiaj Civic Type R 10 generacji, zapraszam. Jednym się ta sylwetka podoba, innym nie. Mi osobiście się podoba. Bardzo się wyróżnia na jezdni. Nie sposób nie zauważyć, że mamy do czynienia z jakimś tam sportowcem albo z usportowionym wozem. Taki to właśnie hot hatch z 10 generacji Civica. Kubeł mega wygodny z logo Type R. Tak samo kierownica z pięknym logo Hondy. Świetnie leżąca w dłoniach, wielofunkcyjna, skórzana, elegancko przyszyta. To wszystko podkreśla sportowy charakter tego wozu. Pozycja za kierownicą niesamowicie ergonomiczna i wygodna. Idealne miejsce pracy dla każdego fana motorsportu. Zapas miejsca nad głową, tak na piąstkę. Świetne trzymanie boczne tego kubła. Tutaj ten tunel środkowy u góry dosyć szeroki, u dołu wąski. Absolutnie nie przeszkadza, jeśli chodzi o ilość miejsca na nogi, wręcz przeciwnie. Jest go tutaj aż nadto. Ładowarka indukcyjna w tym miejscu. Dwa uchwyty na kubki, dosyć głębokie. Pod podłokietnikiem bardzo głęboki schowek, butelka 1,5-litrowa tu się swobodnie zmieści. Jest on przesuwny, elegancko przeszyty i dosyć miękki nawet. Boczek drzwi wykonany z eleganckiego materiału. Tu nie jest twardo, tu jest karbon albo imitacja, napiszcie w komentarzu. To jest taka ładna listwa w fajnym wiśniowym kolorze, fajne czerwone przeszycie. Tu tylko taki nieco gorszy plastik, gdzie sterowniki od szyby luster. Tu nie jest ani dobrze, ani źle, bym powiedział, że tak przeciętnie jak na cenę tego samochodu. Kieszeń w drzwiach średniej wielkości z wyprofilowaniem na małą butelkę. Gdy wsiądę za siebie, jest mi tu wygodnie. Fajnie wykonany ten fotel kierowcy. Nie haczę kolanami, stopy wsunę pod fotel również. Na wysokości głowy, tak na płaską dłoń miejsca. Boczek drzwi wykonany z dobrego materiału, podobnie jak z przodu. Może tu jest troszkę bardziej tanio, tak mi mówi zmysł dotyku, ale nie czepiałbym się. To ma trzeciorzędne znaczenie. Taka kieszeń w drzwiach, taki profil na mniejszą butelkę. Tu ten plastik nie jest najszczęśliwszy. Nieco zarysowany tunel, choć samochód ciągnie naprzód, czyli wału napędowego nie ma. Nie ma tu żadnych nawiewów i żadnych gniazd ani złączy do pasażerów siedzących z tyłu. Okej, to jest hot hatch, można by o tym nie wspominać, no ale właściciel tego samochodu ma dwójkę dzieci i coś by się tu przydało, szczególnie zimą, żeby te dzieci nie marzły. Wieszaczek umieszczony w tym miejscu, elegancki materiał pod sufitki. Miejsca dla dwójki dzieci w zupełności. W prezentowanej wersji nie ma podłokietnika, a co za tym idzie, nie ma przebicia do bagażnika, natomiast oparcie jest, jak widać, składane. No, kształt zderzaka, końcówki wydechu, to wszystko jest wysmakowane stylistycznie. W przypadku hot hatcha myślę, że to wszystko jest tak, jak być powinno. Jestem pod Civiciem. Jak wiadomo, generalnie japońscy producenci nie słyną z najlepszej ochrony antykorozyjnej. Honda też nie należy do czołówki samochodów, które są dobrze zabezpieczone przed rudą. Ten ma dopiero 4 lata od momentu produkcji, od momentu rozpoczęcia eksploatacji 3,5 roku. I to dobrze, że jest za wcześnie na korozję, tak to mogę nazwać. Nigdzie nawet śladu rudy nie widzę, poza rurą wydechową, która jak widzicie ma taki delikatny nalot rdzawy, delikatny. Tutaj ten tłumik już absolutnie nic. Wszystko jest ładne. Tu znowu ten odcinek jest delikatnie pokryty rudą, ale to jest taki delikatny powierzchowny nalot. Progi podskroża mocno obudowane plastikiem, ale tutaj je widać od wewnętrznej strony. Są te połacie odsłonięte. I na szczęście wszystko jest idealnie zabezpieczone gramy rudej. Spojrzę jeszcze na blok napędowy, nie chciałbym się tu oparzyć w łusinę. No to służka. No tak, jak być powinno. Wszystko suche, idealnie. Przerzucę okiem na manszety na przegubach, żeby powiedzieć właścicielowi, że wszystko jest ok w dalszym ciągu, bo widzę, jak Patryk pedantycznie dba o ten samochód. Jedzie z nami, chce być anonimowy, ale całą drogę rozmawiamy. I naprawdę jest entuzjastą tego wozu. Ideał od spodu. I to, co lubią wszyscy fani sportowych samochodów, czy usportowionych, czy hot hatchy. Czerwony zacisk Brembo, czerwone logo Hondy, 20, ładny alum z czerwonym paskiem. Tu jest dosłownie guma naciągnięta na felgę. Wredestein Giugiaro. I to mnie to zaskoczyło. Napiszcie w komentarzu, czy rzeczywiście produkują takie opony Wredestein Giugiaro? Kurczę, to mnie zaskoczyło. A rozmiar tych gum to 245x30, no na 20, obręcz 20. 245 szerokość, jasny gwint, ale profil tej opony na 30. Spójrzcie, to jest dosłownie guma naciągnięta na felgę. Zastanawiam się, czy tam w ogóle jest powietrze. Spoiler, to fabryka, ale wydaje mi się, że troszkę przesadzili. Nie, to nie jest wiejski tuning, absolutnie. To jest fabryczne wydanie. No tu emblemat i tak sobie jechaliśmy drogą, to zastanawiali się z tyłu, nie? Bo jechaliśmy zgodnie z przepisami, co mogło wyglądać trochę dziwnie, no ale my jeździmy zawsze w recenzjach zgodnie z przepisami, więc jechaliśmy Type R'em 90 czy tam 55.
i zastanawiali się, czy wyprzedzać, czy nie, bo myśleli, że być może to jest podpucha, że jak się z nami zrównają. Nie, nie, już takimi kamikadze nie jesteśmy. Jak ktoś nas wyprzedza, to w tym momencie nie przyspieszamy. Ale zastanawiam się, czy ta wielka klapa mi nie łupnie w dach, ale dobra. 498 litrów. Tak, żeby było rzetelnie, jak w każdej recenzji, choć w usportowionym samochodzie kufer ma trzeciorzędne znaczenie. Spójrzmy, co się tu kryje pod drugą podłogą. Nic się tu nie kryje, tylko taki organizer. W tym wozie nie ma zapasówki. To już jest znane z niektórych Hond. Taka roletka, a druga część tej rolety jest w klapie bagażnika. No i piękne serducho, tylko delikatnie przykurzone. Sportowy akcent. To ta czerwona plastikowa obudowa, dwukolorowa, czarno-czerwona. Fałtek turbo. Kiedyś fałteki nie były turbo, a teraz są turbo. Znak czasów. Upchany dosyć szczelnie. Nie jest to przesadnie wielka pojemność. Normalna dwulitrówka. Ale miejsca tu już za wiele nie ma. Moja prywatna wycieczka jak zwykle w takiej sytuacji. Szczędzili na siłownikach. Jest po prostu pręt. Ale prezentuje to się zacnie. Obraz z kamery cofania. Linie statyczne, linie dynamiczne. Dobrze, że one są. One zawsze mi ułatwiają manewrowanie. Lubię kamery cofania, doskonale o tym wiecie. Nie jest to obraz najwyższych lotów. Od tej klasy samochodów wymagałbym więcej, ale no dobra. Znowu ktoś napisze w komentarzu, że czepiam sportowy samochód, a ja się czepiam jakiś kamer cofania. Tak jak już wspominałem, w tym miejscu ładowarka indukcyjna. Ta konsola jest dwudzielna, tak to można nazwać. Tu jest druga część tej konsoli, to jest druga półka jakby w tym miejscu. Tu jest gniazdo, jak widać, 12-woltowe. Po drugiej stronie jest gniazdo USB i gniazdo HDMI, rzadko spotykane w samochodach. Kolejne gniazdo USB jest jeszcze tutaj w tym schowku, znajdującym się na tunelu środkowym. Można sobie w łatwy sposób przesunąć uchwyty na kubki. I tutaj, jak widzimy, jest kolejne gniazdo USB w tym samochodzie. Same materiały są dobrej jakości. Dosyć miękko tu jest, tutaj również. Tu poniżej już jest znacznie twardo i to jest kiepski plastik. Tu jest ten karbon albo jego imitacja. Nie chcę zbyt wiele mówić o materiałach, bo to hot hatch, inne przeznaczenie tego samochodu. Schowek dosyć duży, nie jest miękko wyściełany. Dlatego materiały mogłyby być lepsze, ale nie chcę tutaj też narzekać. Natomiast ta wysoka konsola robi fajną robotę. Jak sobie tutaj przesuniesz podłokietnik, gdzie idealnie w niego trafi łokieć, to możesz sobie bez problemu żonglować dźwignią zmiany biegów. To wszystko jest uszyte na miarę. Menu jest czytelne, dosyć intuicyjne na szczęście w języku polskim i nawet dobrze reaguje na dotyk. Mogę powiedzieć, że lepiej niż w samochodach Toyoty. Sporo kolejnych podmenu dla wszystkich gadżeciarzy. Jest tu dużo rzeczy, którymi mogą się fascynować czy bawić, powiedzmy, cały wieczór. Centralny wyświetlacz przed kierowcą przekazuje mnóstwo informacji swojemu panu, jeżeli tak to mogę powiedzieć. Każde kolejne podmenu jest ciekawe. Dla kogoś, kto jest kierowcą o sportowym zacięciu, to tu jest wiele ciekawych informacji. Spójrzcie, co tu się nie wyprawia. Tu kolejne podmenu i również ciekawe informacje. No dla fana motorsportu to jest mega zajawka. No tu możesz startować jak w Formule 1. Ja akurat nie bardzo to mogę zrobić, żeby nie uderzyć w ścianę, ale te diody się fajnie zapalają. Przeciążenia, no na postoju to tego nie pokażę. Z takich może jeszcze rzeczy, o których nie wspominałem jadąc, to jest niewielkich rozmiarów zbiornik paliwa, 46 litrów i to dla kogoś, kto ostro jeździ, no to jest niewielka wartość. To znaczy, że będziemy musiał często zjeżdżać na stację i tankować niestety. A w tym miejscu nawet jak jeździsz po torze, czego my żeśmy nie robili, to możesz sobie kolejne okrążenia zapisywać czasy. O właśnie, w taki sposób. Także mówię, ten centralny wyświetlacz bardzo przydatny. Civic Type R, rok produkcji 2019, odebrany w salonie w roku 2020 przez Patryka, któremu bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Od czasu do czasu jeździ Dominika, partnerka Patryka. Patryk niechętnie przekazuje ten samochód, no ale jak, że tak powiem, nie ma wyjścia. Jak widzicie, 8,7 średnie spalanie. Samochód generalnie jeździ dookoła komina, no i po drogach publicznych. Stąd nie jest przesadnie żyłowany, bo wiadomo, jakie limity w okolicach Pleszewa, Jarocina. Największy limit to jest SK120, czyli przyjmijmy, że jeżdżąc zgodnie z przepisami, samochód pali 8,7 litra. Honda podaje znacznie mniej, ale ja bym w to za bardzo nie wierzył. Przyjąłbym, że to, co pokazuje w tej chwili komputer, czyli to średnie spalanie na poziomie 8,7, jest jak najbardziej miarodajne. Z takich plusów, jak chodzi o współczesne auta, może ten plus ma niewiele wspólnego z samochodem sportowym czy usportowionym, ale na szczęście widzicie ten przycisk i zdezaktywowałem ten paskudny system, bo właśnie przed chwilą zatrzymałem się na czerwonym świetle i samochód zgasł, a doskonale wiecie, że tego nie cierpię. Kolejny temat to taki, że no to pewnie minus może, albo nie minus, a trochę rzecz dziwna.
hot hatch, usportowione auto, a ręczny elektryczny. Dobrze, że jest funkcja auto hold, no ale do fanów sportowego, czy do kierowców ze sportowym zacięciem, pewnie bardziej by się przydał ręczny, tradycyjny, konwencjonalny, a więc dźwignia. A w Civicu Type R, przynajmniej tej generacji, takich rzeczy nie ma. Cztery dychy na budziku, drugi bieg, nastawy zawieszenia, tryb komfort. I powiem tak, że w komforcie wcale nie czuć, że to hot hatch. Owszem, jest nieco bardziej sztywna jak w innych tego typu samochodach, mam na myśli rozmiar, ale jest w miarę komfortowo, kubeł świetnie trzymie, nic nie trzeszczy, nic nie piszczy, montaż najwyższych lotów. I przed nami najmilsza część recenzji, droga S11. To jest samochód, który lubi być kręcony, ale my tak jak w każdym odcinku pojedziemy z trójki. Tryb komfort, trzeci bieg, 320 koni pod pedałem, 400 N, Civic Type R i pokaz dynamiki 50-120 z trzeciego biegu, 50 na budziku, 2500 obrotów, pedał w podłogę. I po małej chwili, jak widzieliście, 120, właściwie nie po małej chwili, w okamgnieniu 120, świetnie poszedł z trójki. Nie chciałem go ciągnąć do przerywacza, bo jak wiadomo, nie mój samochód, więc gdzieś na wysokości 6000 zapiąłem czwarty bieg. Samochód kopsnął się, jak na prawdziwego sportowca przystało. W tej chwili piąty bieg, 120 na budziku, 3500 na obrotomierzu. I szósty bieg, aktualnie 120 na budziku, na szóstce, 2800 na obrotomierzu. Ale to jest samochód sportowy, więc można spokojnie wrócić na piątek. Świetny międzygaz pomiędzy biegami, naprawdę rewelacja. 120 na budziku, nikogo obok mnie, SK spójrzcie, jak ten samochód Cię prowadzi. Mega bezpośredni układ kierowniczy, perfekcja po prostu. Chciałoby się, żeby każdy samochód, którym jeżdżę, robię tutaj recenzję, tak się prowadził. Jest to ośka, ciągnie tylko naprzód, ale nie wytrącisz go z równowagi. Bynajmniej kierowca na drodze publicznej, amator taki jak ja, nie jest w stanie tego samochodu wytrącić z równowagi, no a zawodowiec wiadomo, że nie wytrąci go z równowagi nawet przy wyższych prędkościach. W samochodzie jest przyjemnie głośno, bo w takim samochodzie ma być przyjemnie głośno i tutaj tak jest, ale ja już milknę, spójrzcie na sonometr. Średnio w granicach 65-66 dB, troszkę te wskazania się zmieniały, jak można było zauważyć, ale jest to bardzo przyjemny i miły warkot tej jednostki napędowej i czujesz, że tam drzemie spory zapas pod pedałem, cały czas takie delikatne mruczenie, bulgotanie, taka charakterystyka dźwiękowa tej jednostki napędowej, po prostu świetna. Przejdźmy do zmiany trybów. Sport plus R, na imię mi Radek, czyli Honda wiedziała, jak to zrobić. Tryb Radka i pewnie ten tryb przypadnie mi do gustu, ale nie uprzedzam faktów. Trzeci bieg, żeby powtórzyć próbę 50-120, tym razem z trzeciego biegu. Wiadomo, że samochód lubi być kręcony wysoko, ale żeby ta recenzja była taka sama jak każda nasza recenzja, więc 50-120 trzeciego biegu, pedał w podłogę i start. No tutaj to było wręcz fenomenalnie, proszę Państwa, fenomenalnie. No ale szybciej nie mogę, bo to jest SK. Jak to autko poszło, autko cudzysłów, z trzeciego biegu, po prostu fenomen. Wrócę, tryb Radka mnie zaskoczył, wrócę sobie do komfortu, żeby się nie stresować jakimiś przypadkowymi punktami, bo jestem na SC, nie mogę szybciej jak 120. On się po prostu katapultował. Pierwsza setka 5,7 sekundy, to była istna katapulta, 270 odcięcie. Nie jestem w stanie sprawdzić i powiedzieć, czy to jest prawdziwe, czy nie, to co podaje Honda w danych technicznych. Ale wystarczy mi tym samochodem się rozpędzać ze 120, wrażenia niezapomniane. Honda słynie przecież z budowy wyśmienitych jednostek napędowych. Kiedyś nie były te jednostki w Type-R-ach uturbione. Czy to dobrze, czy niedobrze, że uturbili? Nie mnie odpowiedzieć jako kierowca amatorowi. Powiem Wam tak, to, że ona jest uturbiona, po prostu powoduje, że moment maksymalny jest znacznie szerzej dostępny i nie musisz jej wcale wysoko kręcić, nie musisz redukować. W każdym momencie masz dostępną taką moc, że możesz swobodnie wyprzedzać na drogach publicznych, oczywiście, nie wiem jak jest na torze, bez redukcji. Natomiast jak już zredukujesz, no to istna poezja, bo wkręca się ta jednostka przepysznie na wysokie obroty. Jeśli chodzi o pracę skrzyni biegów, bardzo krótki i pewny skok drążka i zapinanie poszczególnych przełożeń całkowicie bezproblemowe. Naczytałem się, że Hondy, a szczególnie Type R i właśnie Civiki mają z tym duży problem, że to potrafi skrzynia haczyć, czy dźwignia zmiany biegów haczyć przy zmianie poszczególnych przełożeń i że nawet bardzo wcześnie, w niektórych egzemplarzach już po kilkuset kilometrach,
no to w przypadku tego egzemplarza nic z tych rzeczy. 40 tysięcy na blacie, ja wiem, że to jest relatywnie bardzo niski przebieg, ale tu nic nie haczy, nic nie zgrzyta. Prowadzenie drążka bardzo pewne, krótki skok i zapinanie poszczególnych przełożeń bez zgrzytów i z odpowiednim wyczuciem. Tutaj możecie sobie rzucić cudzysłów wyczucie. Każdy, kto jeździ na co dzień manualem, potrafi się przyzwyczaić do swojego samochodu. Ja dzisiaj pierwszy jeżdżę Civiciem Type R i od razu opanowałem tą sztukę zmiany bez najmniejszego problemu. Można ten samochód w łatwy sposób wyczuć, nawet jeśli chodzi o zmianę biegów. Czy zatem Civic w okresie swojej eksploatacji u Patryka, czyli od nowości, bo Patryk jest jego pierwszym właścicielem, miał jakiekolwiek problemy? Powiem tak, jak na razie jest tylko obsługiwany zgodnie z planem serwisowym Hondy, a więc olej, filtry, standardowy przegląd. I kilka miesięcy temu przestała działać klimatyzacja, jedna pozaplanowa wizyta w serwisie. Okazało się, że serwis wymienił chłodnicę w ramach reklamacji gwarancyjnej. Poza tym nic więcej, żadnych najmniejszych usterek, wszystko reszta w samochodzie fabrycznym. Fajną opcją jest ten przycisk, co tutaj widzicie. Możemy sobie bezpośrednio wchodzić w menu klimatyzacji, zwiększać czy zmniejszać temperaturę za pomocą tych pokręteł, regulować dmuchawę w sposób dotykowy, ale działa to łatwo, intuicyjnie. No i samo to, że jest to łatwo dostępne, w każdej chwili można sobie zmienić nastawy. Nie musisz gdzieś tam się zagłębiać głęboko w to menu, tylko bezpośrednio przycisk i już sobie zmieniasz nastawy klimatyzacji. Myślę, że ciekawe rozwiązanie. I przed nami kręte serpentyny, czyli miejsce, w którym ten samochód czuje się najlepiej. On się klei do jezdni, dosłownie jakby był na szynach. Stąd taka droga to jest prawdziwa frajda dla mnie. I żaden wyczyn do tego samochodu, to jest po prostu normalna ścieżka, którą ten samochód świetnie podróżuje, jedzie niczym przyklejony. Nie mogę szybciej jak 90, bo to jest teren niezabudowany, ale wierzcie mi, że normalnym hatchbackiem czy normalnym samochodem segmentu C nie da się tak podróżować tą drogą, bo ona zbyt kręta, zbyt wąska. A takim hot hatchem jak Civic Type R to czysta przyjemność wchodzić w te kolejne łuki jak tramwaj, dosłownie jak po szynach ten samochód toczy się na tej drodze. I kilka słów tytułem podsumowania. Świetny samochód. Dla każdego fana motoryzacji przez duże M to ten samochód jest niewątpliwie czymś dla mnie też. Ośka prowadzi się świetnie. Zapas mocy niesamowity. Do jazdy po drogach publicznych absolutnie nic więcej nie jest potrzebne. Jak się spisuje na torze, nie odpowiem. Doskonale wiecie, że jestem kierowcą amatorem. Recenzje robię na drogach, a nie na torach. Fenomenalny samochód. Nie widzę tutaj żadnych wad. 8,7 mógłbym powiedzieć, że to jest duże spalanie. Duże, jakby to był diesel 1.5 DCI. Jak auto usportowione czy sportowe, absolutnie nie jest to duża wartość. Nie chcę się z niego po prostu wysiadać. Patryk, bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Wam takich samochodów życzę. Do następnego. Cześć.